Pani Katarzyna Moskała z Biblioteki Uniwersyteckiej Mikołaja Kopernika z Torunia opowie nam o Józefie Czapskim i jego związkach z Galerią Lambert w Paryżu. Proszę. Poniższy tekst, który Państwu zaprezentuję, ma charakter dokumentacyjny i stanowi uzupełnienie do często dziś przytaczanej biografii malarza autorstwa Erika Karpelesa pod tytułem Prawie nic, Józef Czapski, biografia malarza, w której zagadnienie współpracy Józefa Czapskiego z Galerii Lambert pominięto zupełnie. I na początek przytoczę wiersz, dość specyficzny, ale jest wyświetlony u góry. Lecz u nas wychodzą książki za późno, czyny za wcześnie się rodzą. A co jeżeli potrwa? Męże będą mieli siły nienarodzonych wnuków, a rozum mogiły. Ten urywek z wiersza Norwida Czas i prawda przypisuję z interpunkcjom i podkreśleniami samego autora, które znaleźć możemy w podobiznie autografu Vademecum wydanej w 1947 roku w Warszawie nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego przez profesora Borowego. Przepisuję z najgorętszym dla Libelli, jej kierownika i współpracowników życzeniem, by dzięki tej instytucji książki nigdy nie wychodziły i nie rozchodziły się za późno i żeby wskutek tego nie tylko w mogile był nasz rozum. Podpisano Józef Czapski 17 listopada 1947 roku. Ten cytat z Norwida, nieznacznie zmieniony dla potrzeb narracji, znajduje się na wstępie księgi pamiątkowej księgarni Libella, zszytej i oprawionej w listopadzie 1947 roku. Sama Libella rozpoczęła działalność kilka miesięcy wcześniej. Do księgi wpisywali się sławni goście księgarni, przyjaciele i wybitni emigranci, którzy odwiedzili Kazimierza i Zofię Romanowiczów, właścicieli składnicy książek. Są tam zatem wpisy i dedykacje generała Władysława Andersa, Andrzeja Bobkowskiego, Mieczysława Grydzewskiego, Zbigniewa Herberta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Miłosza i wielu innych znanych postaci polskiej emigracji. Jednakże tylko Józef Czapski wpisał się Romanowiczom trzykrotnie. Drugi wpis pochodzi z 10 listopada 1984 roku i brzmi, cytuję, po wielogodzinnym podpisywaniu nieludzkiej ziemi z wzruszeniem czytam tekst Norwida, który na wstępie tej książki napisałem i myślę z radością, że Libella jest przykładem nadziei, że są, że były rzeczy dla kultury polskiej tak cenne, jak ta instytucja Kazików Romanowiczów, Józef Czapski. I po raz trzeci wpisał się Czapski Romanowiczom 19 grudnia 1987 roku, po wieczorze poświęconym promocji dwóch jego książek wydanych po francusku przez Les Editions Noires sur Blanc, Proust contre la Deschamps oraz Souvenir de Starobielsk. Powyżej wklejonej do księgi tekturowej kartki zaproszenia na sobotny wieczór w Libelli napisał koślawym już pismem Kazikom od tylu lat dzielnym przyjaciołom Józef Czapski. Owe trzy wpisy na przestrzeni 40 lat są świadectwem zarówno długoletnich kontaktów, jak i przyjaźni. Księga dotyczy jednak wydarzeń w pomieszczeniach księgarni. Tymczasem szkic poświęcony został relacjom Józefa Czapskiego z Galerii Lambert. Wydaje się, że tytuł wystąpienia i artykułu powinien być szerszy, czyli Czapski i Libella, Galerie Lambert. By zrozumieć to rozszerzenie, niezbędne jest wyjaśnienie, czym były obie te instytucje i co je łączyło. W pierwszych latach powojennych liczba księgarni polskich we Francji wzrosła do 12. Z tej liczby aż 8 miało siedziby w Paryżu. Z czasem jedne były likwidowane, a w ich miejsce powstawały następne. Jedną z nich była księgarnia Libella. Była ona efektem księgarskich pasji i miłości do książek jednego człowieka, Kazimierza Romanowicza, który przed wojną pracował w paryskiej księgarni polskiej, a kiedy w 1939 roku organizowano filię księgarni polskiej w sklepiku przy ulicy Taitbout, kierowanie jej powierzono właśnie jemu. Wojna jednak pokrzyżowała plany młodego księgarza. Zaciągnął się do wojska, został dwukrotnie ranny i wszystkie jego plany właściwie się zmieniły. Libella powstała w jednym z najbardziej ekskluzywnych zakątków Paryża na wyspie Świętego Ludwika w centrum miasta. Wyspa była związana z historią wielkiej emigracji polskiej XIX wieku i miało to wpływ na lokalizację. Na wyspie tej, tak jak już wcześniej mówiliśmy, mieścił się Hotel Lambert, Biblioteka Polska, placówka drugiego korpusu generała Władysława Andersa, którą notabene kierował właśnie rotmistrz Józef Czapski.
I z ramienia wojska stał się Czapski jednym z tych formalnych założycieli Libelli obok Józefa Zielickiego i Kazimierza Romanowicza. Siedzibą księgarni była niewielka oficyna przy Rue Saint-Louis-l'Île. W 1948 roku Kazimierz Romanowicz ożenił się z Zofią Górską, pisarką i romanistką. W pierwszych latach z braku dostatecznych funduszy księgarnia Romanowiczów była placówką zaopatrującą w książki i czasopisma emigrację i Polonię zamieszkałą we Francji, Belgii, Niemczech i kilku innych krajach. Handlowała głównie książkami pozostałymi po Wojsku Polskim oraz wydawnictwami Paryskiego Instytutu Literackiego. Z czasem jej asortyment rozrósł się o książki wszystkich wydawców emigracyjnych, także wydawane w Polsce oraz głównie francuskie i brytyjskie, polonika obcojęzyczne. Podstawowym asortymentem księgarskim, poza tym oferowano także pocztówki, mapy, katalogi znaczków i płyty gramofonowe. W 1956 roku Libella rozpoczęła własną działalność wydawniczą. Pierwszą książką, którą wydano, była Baśka i Barbara, której autorką była Zofia Romanowiczowa, czyli żona Kazimierza Romanowicza. Książka stała się emigracyjnym bestsellerem. Następnie wydrukowano powieść Floriana Czarnyszewicza Losy pasierbów, do której wstęp napisał Józef Czapski. I to jest też zadziwiające, ponieważ żadna z książek tych, patrząc, czy czytając, czy Tumult i widma, nie uwzględnia w ogóle tego tekstu. Także to też taka ciekawostka jest, że nadal nie zebrano wszystkich tekstów. W roku 58 Romanowicze odkupili lokal, który oddzielał księgarnię i pomieszczenie po pawilon Rekord. Za namową przyjaciół z Paryża i Londynu zdecydowali przebić ściany i założyć galerię sztuki współczesnej pod nazwą Galerii Lambert. Galeria i księgarnia tworzyły jedność, choć funkcjonowały pod dwiema nazwami. Z czasem stały się ulubionym miejscem spotkań Polaków z kraju i zagranicy, Francuzów i wielu innych nacji. Libella istniała do 31 grudnia 1993 roku. Galerie Lambert zamknęła swoją działalność kilka lat wcześniej. Związki Józefa Czapskiego z działalnością Romanowicza sięgają okresu sprzed 1946 roku. Malarz w latach 1942-1944 kierował biurem propagandy i oświaty Armii Polskiej w ZSRR, a później oddziałem kultury i prasy II Korpusu. Oddział zajmował się m.in. wydawaniem książek. W roku 1945, jeszcze przed demobilizacją korpusu, Czapski na polecenie generała Andersa założył i kierował paryską placówką II Korpusu, która mieściła się we wspomnianym wyżej Hotel Lambert. Podobnie jak wszystkie polskie emigracyjne instytucje, placówka ta odczuwała wrogość lewicowych władz francuskich wobec Polaków, nie chcących wracać do kraju. To samo odium odczuwał Romanowicz w pierwszych latach działalności, co przekładało się na brak wiary w trwałość przedsięwzięcia. Nawet Czapski, który wraz z Antonim Zielickim formalnie był jednym z trzech jej założycieli i faktycznie pomagał w jej uruchomieniu, nie wróżył jej drugiego żywota. Cytuję. Gdybyś piekarnię zakładał, to rozumiem, mówił, ale kto tutaj przyjdzie po polską książkę? To przecież tak daleko, mówił Czapski do Romanowicza. Powstanie Libelli zbiegło się w czasie z założeniem w Rzymie Instytutu Literackiego, który po roku po likwidacji polskich oddziałów wojskowych we Włoszech przeniósł się właśnie do Paryża. Z racji związków obu instytucji z II Korpusem Polskim, pracownicy Instytutu Literackiego, w tym Jerzy Giedroyć, zatrudnieni zostali w Libelli. I z oboma instytucjami związany był Czapski, formalnie sprawujący nad nimi opiekę wojskową, a faktycznie tak zaprzyjaźniony z Romanowiczem, jak i z Giedroyciem. Przez długie lata Kultura paryska wychodziła jako publikacja księgarni Libella. Związek Czapskiego z Galerii Lambert był znacznie trwalszy niż z Libellą. Powstanie galerii poprzedziły dyskusje Romanowicza z Czapskim i przede wszystkim Konstantym Jeleńskim, który już wówczas miał opinię niezależnego krytyka sztuki. Kwestię tę szczegółowo opisała moja koleżanka Marta Banaszak i profesor Supruniuk i zwrócili między innymi uwagę na rolę Czapskiego w pracach nad wyborem pierwszych wystawiających w galerii,
a zwłaszcza w wypromowaniu twórczości Jana Lebensteina, o którym rozmawialiśmy, najważniejszego artysty galerii tak naprawdę. Wyraźnie widać to w korespondencji zachowanej w archiwum galerii między Jeleńskim a Romanowiczem. Nie sposób wykluczyć, że pierwsza podróż Lebensteina do Paryża w 1957 roku i spotkanie z Czapskim, a w konsekwencji także z Jeleńskim, miały decydujący wpływ na dalsze jego losy i na karierę. Nie bez znaczenia było zaangażowanie Jeleńskiego w artystyczne i związane ze sztukami pięknymi projekty Kongresu Wolności Kultury, które wyrobiły mu pozycję we francuskim i międzynarodowym świecie sztuki. Jeleński był gwarantem jakości organizowanych wystaw, ale też wielką pomocą w sprawach finansowych i organizacyjnych. Nigdy przy tym nie eksponował swego udziału w tworzeniu galerii, pozostając w cieniu, niemal na zewnątrz. Dopiero w 1973 roku związał się na krótki czas z Galerią Lambert, również finansowo, i pisał wtedy do Józefa Czapskiego, cytuję: tak rzadko się widzimy, że nie wiem nawet, czy ci mówiłem, że wszedłem do spółki z Romanowiczem. To znaczy, wnoszę do galerii od 1 stycznia 1974 roku moje oszczędności, czyli resztki likwidacji z kongresu i mieszkania mamy. Nie jestem współwłaścicielem galerii, ale będziemy się dzielić ewentualnym dochodem. Chciałbym w tym roku to ruszyć. Jeśli mi się to uda, bardzo bym chciał zrobić ci piękną wystawę, może z początkiem 1975 roku. Koniec listu. Galeria Lambert miała wielkie ambicje wystawiania sztuki nowej, współczesnej i przede wszystkim młodych artystów. Choć wielu z nich dojrzało i zestarzało się wraz z galerią, prezentując w niej pracę regularnie co kilka lat. Jednak w momencie debiutu w Galerii Lambert byli z reguły nieznani w Paryżu. O tym, kto wystawiał w Galerii Lambert, w pierwszym okresie decydował Józef Czapski, a później decydowali Jeleński z Romanowiczem, biorąc pod uwagę wiek, dorobek i sukcesy artystyczne malarza i radząc się czasami Czapskiego czy Patryka Waldberga. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że z korespondencji wynika, że Jeleński cieszył się pełnym zaufaniem Romanowiczów, zarówno w wyborze artystów, jak i w przygotowaniu ekspozycji, selekcji obrazów i rysunków. Brano pod uwagę także gusty stałych kolekcjonerów. Wernisaże odbywały się od jesieni 1959 roku, regularnie co miesiąc i każdy z nich był inny. Polskie wystawy ściągały przede wszystkim Polski Paryż, choć stanowiły margines wszystkich prezentacji. Wśród stałych gości odwiedzających niemal każdą wystawę bywali Olga Scherer, Konstanty Jeleński, François Bondy, Piotr Rawicz, Karol Sterling, Eric Vaux, Jean Cassot. No i naturalnie niemal zawsze był Józef Czapski. Możemy to stwierdzić na podstawie książek, wpisów, które Romanowicz przygotowywał do każdej wystawy osobno. Trzeba też zaznaczyć, że galeria miała szczęście do krytyków. I tych od wstępów do katalogów i tych piszących o wystawach do prasy polskiej i francuskiej. Był wśród nich Czapski, piszący o wystawach do paryskiej kultury. Każda wystawa miała swój katalog lub chociażby taki niewielki folder. Autorami wstępów do katalogów byli znani krytycy sztuki, głośni pisarze i malarze. Nazwisko zaznaczone w katalogu podnosiło wartość artystyczną wystawianych obrazów, co miało znaczenie tak ze względów prestiżowych, jak i finansowych. Wśród autorów not do katalogów byli m.in. Alberto Moravia, James Baldwin, Nicola Chiaromonte, Konstanty Jeleński, chociażby tych najważniejszych wymienić. No i Czapski oczywiście. Często wystawy połączone było z promocją książek o malarzach. Tak było ze wspomnianą wcześniej biografią Czapskiego, pióra Muriel Werner w 1974 roku. Poza wystawami autorskimi galeria sprzedawała obrazy swoich w cudzysłowie malarzy w ofercie stałej. Obrazy wisiały we wszystkich pomieszczeniach Libelli, księgarni i galerii oraz dawnym zapleczu Ballady. Jako że ambicją Galerii Lambert było wystawianie i promocja artystów młodych, w Paryżu nieznanych, z reguły obcych nacji, obrazy Czapskiego sporadycznie pokazywane były u Romanowiczów. Po raz pierwszy pokazano je w lipcu 1959 roku na wystawie zbiorowej. Obok prac Leonor Fini, Nikifora, Josaku Mady, Matuszczaka, Dominika itd. Była to trzecia wystawa galerii, wyraźnie nastawiona na ofertę sprzedażową i prezentację możliwości.
Ale na własną wystawę, jedyną, jaką zorganizował na Wyspie Świętego Ludwika, czekał Czapski do kwietnia 1974 roku. Między 24 kwietnia a 4 maja, czyli stosunkowo to był bardzo krótki okres, pokazano kilkanaście jego nowych płócien na wystawie zatytułowanej Józef Czapski – Malarstwo. Wydaje się jednak, że pretekstem do wystawy była wspomniana książka biografia Czapski – Les mains et l'esprit, wydawana przez L'Âge d'Homme w Lozannie. Z pokwitowania wiemy, że malarz sprzedał w czasie wystawy pięć swoich prac. Dwa oleje, Café Regent i Garé Saint-Lazare, szkic Versailles, rysunek tuszem i tulip róż oraz pracę w nieznanej technice Autoportrait au miroir, Penthien. Krótko potem kilka prac Czapskiego pokazywanych zostało na rocznicowej i wyjątkowej wystawie w Tokio, o której także rozmawialiśmy. Ostatni raz w ramach ekspozycji pokazano pracę Czapskiego między 6 kwietnia a 28 maja 1977 roku na wystawie Héritier en constater du romantisme polonais. Była to prezentacja malarstwa i rzeźby artystów z kraju i emigracji. Swoje prace pokazali m.in. Tadeusz Brzozowski, Józef Czapski, Gielniak, Gierowski, Hasior, Lebenstein, Makowski, Nowosielski i jeszcze wielu innych znanych artystów. I chociaż Czapski nigdy więcej nie wystawił u Romanowiczów, obligowany umowami z innymi sprzedawcami, to jednak w powszechnym odbiorze Polaków w Paryżu jego związki z Galerii Lambert były oczywiste. Kiedy Małgorzata Smorong przeprowadziła rozmowę z Andrzejem Watem na temat galerii, tuż po jej zamknięciu i zadała pytanie, kto wystawiał w galerii, Wat odpowiedział bez wahania – Lebenstein, Czapski. Na koniec należy dodać, że Józef Czapski był autorem najwcześniejszego i niemal sprawczego tekstu na temat Galerii Lambert. Nosił on tytuł Galerie Lambert i ukazał się w paryskiej kulturze w numerze 6 z 1959 roku. Napisał go krótko po wystawie Tadeusza Dominika. Czytamy w nim m.in., cytuję. Powstały prawie jednocześnie dwie polskie galerie. Galeria Grabowskiego w Londynie i Galeria Lambert w Paryżu to dwa wydarzenia pomyślne w naszym tu bytowaniu. Obie, jak mi się zdaje, mają podobne założenia i podobny cel zasadniczy. Ani jedna, ani druga nie jest pomyślana jako galeria o wystawach wyłącznie malarzy polskich. Założyciele mają ambicje wystawiania tylko malarzy z prawdziwego zdarzenia, a wśród nich także malarzy polskich i tych z emigracji, i tych, którzy przybywają tutaj z Polski. Nie znam malarskich warunków Londynu, ale jeżeli chodzi o Paryż, to ma on już ponad 200 galerii. Ambicja otwarcia nowej na polskiej wyspie Świętego Ludwika jest przedsięwzięciem śmiałym. Zawdzięczamy je uporowi i rzadkiej energii jej dyrektora Kazimierza Romanowicza. Powiedzmy sobie otwarcie, o malarstwie polskim ludzie na Zachodzie nie wiedzą nic. Nie miało ono żadnego wpływu na malarstwo światowe. Tu, w Paryżu, jest to najbardziej widoczne. Tu, dokąd jeździliśmy i gdzie uczyliśmy się najwięcej. Weźmy ostatnie dziesiątki lat. Żydzi z Europy Wschodniej, jak Soutine i Chagall, zaliczani nieraz do szkoły rosyjskiej, chyba mylnie, bo w swej poezji, gwałtowności ekspresyjnej są przede wszystkim żydowscy, a kulturalnie są związani z Paryżem. Niemcy, jak Klee i Max Ernst, a nawet ekspresjoniści niemieccy, Rosjanie, jeżeli weźmiemy malarstwo dekoracyjne prowadzone przez balety Diagilewa, malarze ostatniej doby od Puniego po Poliakowa i Nikolasa de Stila, a ostatnio ekspresjoniści amerykańscy z Pollockiem na czele, nie mówiąc już o Katalończykach, od Picassa, Daliego po Klawiego, wszyscy oni nie tylko brali z Paryża, ale na malarstwo Paryża oddziałali i istnieją tutaj w świadomości przeciętnego kulturalnego człowieka. A przecież Makowski zdaje mi się malarzem nieporównanie większym od sławnego tutaj Gromeira. Czyżewski na pewno jest subtelniej, głębiej, bogaciej malarski od Noldego czy Kirchnera. A jeżeli popatrzeć wstecz, to Boznańska przede wszystkim, ale i Pankiewicz byli bardziej malarzami od sławnego Libermana. A Waliszewski, a Cybis, jeden Kiesling, o ileż słabszy, trafił do paryskiego ogółu. Wychodząc z Galerii Lambert na Rue Saint-Louis-en-Île, pod wrażeniem płócien Dominika jeszcze więcej pokochałem przedmiot jako element obrazu, tworzywo obrazu, szynki i sery na ciemnej, gładkiej, martwej von Schutena, karafka z lekkim jej cieniem poddającym na ścianę i dwoma owocami.
kapustę i melon rozcięty w geometrycznym obramieniu muru i stołu kotana, szklanki w ażurowym koszu z Steinkopfa, czy suknia czerwona dziewicy bronionej przez świętego Jerzego na białym koniu na tle brunatnych poletek i dziwnych wież w obrazie Uccella. Przypomniałem sobie wówczas wrażenie pozornie błahe sprzed wielu lat, które we mnie utkwiło i jakby skrystalizowało mój stosunek do malarstwa i do świata. Jeszcze w okresie proletariatu i Majakowskiego bolszewicy wydali w Berlinie, głównej wówczas centralni emigrantów, pismo o sztuce. Miało ono na celu zwalczanie samego stylu przedwojennej sztuki symbolistów nastrojowców od Bieławo i Gipus aż po Kuzmina i Sewieryjanina, a na pewno również i przedwojennego Błoka. Pismo było skrótowe, agresywne i konkretne. Pismo nazywało się Wieszcz. To słowo po rosyjsku wieszcz z miękkim znakiem na końcu, koniecznie z miękkim znakiem, znaczyło rzecz. Ale ten miękki znak słowo to oswajał, jakby je czynił w wymowie delikatnym. Rosjanie skasowali wówczas miękki znak i dzięki temu to słowo dźwięczało po nowemu, brutalnie i zwycięsko. Nie marzenia, nie subtelne metafory, nie greckie apollony i symboliki, ale rzecz brutalna i konkretna. Idąc po wąskim trotuarze, tak przez nas wychodzonej wyspy świętego Ludwika, myślałem o mojej reakcji na Dominika, na jego malarstwo tak oderwane i tak poetyczne, ale dla mnie zbyt mgliste i życzyłem mu, by na nowo odkrył tę wieszcz i na nowo w tej wieszczy zakochał. Koniec cytatu. Zdaniem Marii Hernandez-Paluch, piszącej o Libelli w 40-lecie działalności, Czapski był jednym z wielu Polaków, którzy powątpiewali w sukces polskiej księgarni w Paryżu, ale też jednym z najbardziej zaangażowanych w to, by Romanowiczom się udało. I sukces Libelli i Galerii Lambert to w jakimś stopniu także sukces Czapskiego. Dziękuję bardzo.